można zabić czytelnika nudząc go i zabić wtedy swoją stronę, bo nikt już potem do was nie wróci. Dlatego daję wam taki tekst, którym jest łatwo wymyślić. W hotelu Zagroń w Szczyrku 8 i 9 października odbywało się szkolenie dla członków NSZZ Solidarność regionu Podbeskidzie. W ogóle się dowiedziałem, że jest coś takiego jak lead, że trzeba tym tytułem i tym leadem zachęcić jakby do przeczytania dalszej części, bo do tej pory myślałem, że to jest jakby jedno. Nie wiadomo, że tytuł tytułem, ale że później jest jedno. Fajnie, że ćwiczyliśmy, bo no, ta praktyka czyni mistrza. Uczę ich, jak pisać dobre informacje na stronach związkowych, jak tworzyć strony związkowe, co robić, żeby ludzie chcieli nas czytać, żeby chcieli zobaczyć, co Solidarność osiągnęła, co dobrego się dzieje w zakładzie pracy. To wszystko trzeba wypracować sobie kontakt z pracownikami, trzeba pracować nad dobrymi kontaktami, trzeba pracować nad dobrą komunikacją. To samo się nie dzieje, tego się trzeba nauczyć i tego my się tutaj uczymy. Najpierw piszemy, co jest w tym dokumencie lub filmie, a potem do kartki. Mamy swoją tablicę, kartkę informacyjną, co zrobiliśmy. Że każde działanie, które robię, to nie jest, że najmniejsza walka wygrana i pracodawca coś zmienia, ale oni muszą wiedzieć, że to myśmy zrobili. Kolejne szkolenie w Szczyrku, a dotyczące mediów, jakby pierwsze z możliwych, które udało nam się pozyskać, bo nigdy takich szkoleń odnośnie strony internetowej czy odnośnie redagowania artykułów nie było. Jest to nowe szkolenie, które nam finansuje Komisja Krajowa. Coraz więcej jest młodych związkowców. Ludzie, którzy bardzo często korzystają z internetu, korzystają z tych dostępnych środków multimedialnych. No i to, żeby do nich dotrzeć, no to właśnie tą drogą. I to szkolenie jest naprawdę dobre, bo mi to dużo pomogło i przynajmniej wiem, jak to ma robić. O. Dało mi do myślenia to, że poprzez to, jak sformujemy tytuł, możemy przyciągnąć i kupić osobę, która będzie tego czytała. To jest jedna główna zasada. Piszemy krótko, rzeczowo, na temat, nie dywagujemy i nie przedstawiamy własnych przemyśleń. Podajemy informacje, bo to jest najważniejsze. Pomoże mi to na pewno bardzo jako przewodniczącemu, choćby dlatego, że ostatnio dzieje się dosyć sporo u nas. Robimy bardzo dużo ważnych rzeczy dla pracowników. Walczymy o różne warunki, których pracodawca nie przestrzega bądź wymiguje się jakimiś prawnymi kruczkami. Tych informacji mało poszło do pracowników. Myślę, że po tym szkoleniu pracownicy dostaną solidne i krótkie, rzeczowe wiadomości.